Co się zmieniło w zaborze rosyjskim po roku 1851? Ożywienie handlu i przemysłu. Gdzie skoncentrował się przemysł w zaborze rosyjskim? Warszawa, Łódź, Częstochowa, Sosnowiec. Co przyniosło uwłaszczenie chłopów w roku 1864? Rozwój przemysłu. Jak uwłaszczenie chłopów wpłynęło na siłę roboczą? Chłopi stali się tanią siłą roboczą w fabrykach. Kto wspierał rozwój gospodarczy w zaborze pruskim? Hipolit Cegielski. Jakie instytucje wspierały rolników w zaborze pruskim? Spółdzielnie i banki. Co zakładali polscy rolnicy w zaborze pruskim? Spółdzielnie i banki. Jakie organizacje wspierały rolnictwo w zaborze pruskim? Centralne Towarzystwo Gospodarcze, Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Kto założył ważne zakłady przemysłowe w Poznaniu? Hipolit Cegielski. Jakie znaczenie miały zakłady Cegielskiego? Konkurencja z niemieckimi przedsiębiorstwami. Jaka była sytuacja gospodarcza w zaborze austriackim? Gospodarka była najsłabsza. Galicja stała się najbardziej zacofanym regionem. Co spowodowało uwłaszczenie chłopów w Galicji? Uwłaszczenie nie poprawiło sytuacji. Gospodarstwa ulegały rozdrobnieniu. Jakie było rozwiązanie dla przeludnionej wsi galicyjskiej? Emigracja zarobkowa, głównie do Ameryki Północnej i Niemiec. Jakie inicjatywy powstawały w Galicji na przełomie XIX i XX wieku? Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe oraz stowarzyszenia. Jakie znaczenie miał ruch spółdzielczy dla Polaków w czasach zaborów? Zapewniał samopomoc, umożliwiał skuteczną rywalizację z konkurencją, wspierał polskich rolników, rzemieślników i handlowców. Kto założył spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową w roku 1889? Franciszek Stefczyk w Czernichowie pod Krakowem. Jakie narodowości zamieszkiwały Łódź w drugiej połowie XIX wieku? Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie i Czesi. Jakie nowe grupy społeczne wyodrębniły się w Łodzi pod wpływem uprzemysłowienia? Ubodzy robotnicy i bogaci fabrykanci. Jakie były warunki pracy w łódzkich fabrykach XIX wieku? Urządzenia fabryczne były ustawione blisko siebie, bez zabezpieczeń. Często dochodziło do wypadków. Kim byli majstrzy i jaka była ich rola? Majstrzy byli wykwalifikowanymi pracownikami nadzorującymi robotników. Często nadużywali swojej władzy. Skąd rekrutowali się robotnicy w Łodzi? Z chłopów, z ubożałej szlachty i samodzielnych rzemieślników? Większość była niewykwalifikowana. Co tworzyło miasta w mieście w przemysłowej Łodzi? Budynki fabryczne z otaczającą je zabudową, domy pracowników, szkoły, szpitale i rezydencje właścicieli. Jak zmieniła się pozycja szlachty w społeczeństwie w drugiej połowie XIX wieku? Szlachta utraciła dotychczasową pozycję w społeczeństwie, głównie z powodu represji, konfiskaty majątków oraz uwłaszczenia chłopów. Kim stali się przedstawiciele średniej szlachty po uwłaszczeniu chłopów? Średnia szlachta uformowała ziemiaństwo, czyli właścicieli majątków ziemskich. Co oznaczała asymilacja Żydów w XIX wieku? Asymilacja Żydów oznaczała dostosowywanie się do otaczającego środowiska społecznego, przyjmowanie polskiej kultury i języka. Przyczyny rozwoju Królestwa Polskiego – uwłaszczenie chłopów, wsparcie rządów zaborczych dla przemysłu. Rozwój przemysłu wydobywczego – najlepszy w zaborze pruskim, górnictwo i hutnictwo, zmiany społeczne z rozwojem przemysłu, powstanie grup społecznych, robotników, inteligencji, ziemiaństwa, emigracja, zubożenie szlachty, wpływ przemian cywilizacyjnych, usprawnienie komunikacji, rozwój handlu i przemysłu, lepsze warunki życia, większa mobilność, nowe oświetlenie. Rozwój Łodzi jako ośrodka przemysłowego, napływ inwestycji, rozwój przemysłu tekstylnego, wsparcie władz, przyciąganie talentów i kapitału.